O modelu cywilizacji, który Rosja proponuje Europie, świetnie opowiedział rosyjski akademik, historyk, doktor habilitowany nauk politycznych Jurij Piwowarow w programie TV Rosja Kultura. My naśladnicy Złotej Ordy. Da, во многом современная Русь, московская, потом петербургская, советская, сегодняшняя является w tym числе i наследницей Золотой Орды, хотя i Киевской Руси тоже безусловно. Jesteśmy następcami Złotej Ordy. Mongolski rodzaj władzy polegał na tym, że jeden człowiek stanowi wszystko, a reszta nic. Władza mongolska w całości odrzuca jakąkolwiek umowę, wszelką konwencję, współpracę i zgodę między dwoma podmiotami. Władza mongolska jest wyłącznie władzą przemocy i Rosjanie to przyjmują. Rosyjscy carowie, rosyjscy wielcy książęta stopniowo przyjmują tę kulturę władzy, a właściwie ten rodzaj władzy, te stosunki polityczne. I staje się to coraz silniejsze nawet później, w czasach nam bliskich. W owych cywilizowanych i pięknych czasach cesarz Paweł I, syn Katarzyny, pewnego razu podczas rozmowy z francuskim ambasadorem rzekł do niego: w Rosji tylko tot, co to oznacza, z kim ja rozmawiam, i tylko wtedy, póki ja z nim rozmawiam. I to jest bardzo precyzyjne sformułowanie władzy rosyjskiej. Karol Marx też celnie obnażył istotę rosyjskiego imperializmu. W krwawym bagnie moskiewskiego niewolnictwa, lecz nie w twardej sławie epoki normandzkiej, stoi kolebka Rosji. Rosja powstała i została wychowana w ohydnej i upokarzającej szkole mongolskiego niewolnictwa. Wzmocniła się tylko dzięki temu, że w sztuce niewolnictwa była nieprześcigniona. Nawet po uzyskaniu niepodległości Rosja dalej została krajem niewolników. Piotr I połączył polityczny spryt mongolskiego niewolnika z majestatem mongolskiego posiadacza, któremu Czyngis Han nakazał podbić świat. Ideałem rosyjsko-euroazjatyckiej cywilizacji jest całkowite zniewolenie ludzi i narodów. Taki model kontroli nad społeczeństwem sugestywnie opisał rosyjski satyryk polityczny, krytyk i publicysta Jewgenij Zamiatin w antyutopijnej powieści My, która stała się pierwowzorem roku 1984 George'a Orwella i Nowego Wspaniałego Świata Aldusa Huxleya. Niewolnik, który tylko wykonuje rozkazy, nie popełni przestępstwa. My, Rosjanie, wybraliśmy szczęście bez wolności, dlatego zwyciężymy. Nie Rosjanie wybrali wolność bez szczęścia. I dlatego zostaną pokonani, czytamy w niej. Nawiasem mówiąc, uczeń Jewgenija Zamiatina Orwell w powieści rok 1984 napisał: kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość. Niesamowite, ale tę właśnie zasadę wzięli sobie do serca kremlowscy szamani, kształtujący masową świadomość Rosjan. W tym duchu Kreml wychowuje młode pokolenia. Rola Trzeciego Rzymu już Moskwie nie odpowiada. Woli być pierwszym i drugim. Poprzez podręczniki, środki masowego przekazu, pseudonaukowo-popularne filmy i artykuły, młodzież rosyjską przekonuje się, że Rosjanie stali u początków cywilizacji europejskiej, a nawet światowej. W rezultacie nowe pokolenie Rosjan dorasta w przekonaniu, że ich przodkowie założyli Rzym i Jerozolimę. I nie jest to żart. Po aneksji Krymu Putin powiedział, że Krym ma dla Rosji znaczenie sakralne. Dla Rosji Krym, древние Корсунь, Херсонес, Севастополь mają ogromne cywilizacyjne i sakralne znaczenie. Taką też argumentację rosyjscy twórcy mitów mogą stosować w odniesieniu do kolebki europejskiej kultury i cywilizacji Rzymu. Wszak Moskwa ma pozytywne doświadczenie w kradzieży cudzej historii i sławy. Cała Europa dobrze pamięta, jak car Piotr I w bezczelny sposób ukradł nazwę i sławę Kijowa. Przemianował Moskowię na Rosję. Na tej podstawie Moskwa uzasadniła roszczenia historyczne i terytorialne do ziem dawnej Rusi, Ukrainy i Białorusi. Podobne manipulacje lingwistyczne Kreml próbuje wykorzystywać do uzasadnienia roszczeń do kultury i dziedzictwa Rzymu. Obiektem najbardziej bezsensownych rosyjskich pretensji historycznych stała się wysoko rozwinięta i oświecona cywilizacja Etrusków, którzy panowali na Półwyspie Apenińskim na długo przed Rzymianami. Uważa się, że to Etruskowie nauczyli Rzymian budować drogi i miasta ozdobione rzeźbami i piękną architekturą, wyposażone w wodociągi i kanalizacje. Właśnie od Etrusków Rzymianie zapożyczyli cyfry i tradycje walk gladiatorów.
Bez Etrusków nie byłoby Rzymu. Chodzi o to, że słowo etruski w języku rosyjskim brzmi jak etruski, co się czyta jak to jest ruski, czyli to jest Rosjanin. To podobieństwo brzmienia jeszcze za czasów Mikołaja II przyciągało uwagę rosyjskich imperialistów, którzy inspirowali tworzenie antynaukowych teorii w celu uzasadnienia roszczeń terytorialnych. W taki oto sposób naukę wprzęgnięto w budowanie mitów i propagandy. Audycje w centralnej telewizji, filmy, książki i pseudonaukowe badania poświęcone rosyjskiemu pochodzeniu Etrusków wypełniają przestrzeń informacyjną Rosji. Czytelników i widzów celowo skłania się do wniosku, że Rzymianie zabrali Rosjanom dziedzictwo Etrusków. I te bajdurzenia przekazuje się przez wszystkie kanały medialne. Młode pokolenie Rosjan dorasta w przekonaniu, że Rosjanie założyli wysoko rozwiniętą cywilizację rzymską. Istniejące dowody naukowe nie robią wrażenia na tej młodzieży. Pragnie ona uzasadnienia imperialnego majestatu i roszczeń Rosji do dziedzictwa historycznego i kulturowego całej cywilizacji europejskiej. Masowa świadomość Rosjan jest przygotowywana na przyjęcie dalej idących deklaracji rosyjskich polityków. Już nie o naszym Krymie, tylko o sakralnym rosyjskim Rzymie, kolebce cywilizacji europejskiej. Rosyjscy imperialiści są w stanie udowodnić każdą agresję przeciwko suwerennym narodom. Warto tu w tym kontekście przywołać, jak udział Armii Federacji Rosyjskiej w konflikcie syryjskim tłumaczył dyrektor rosyjskiego Centrum Badania Krajów Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej Siemion Bagdasarow. To dla nas nasza ziemia. Именно оттуда пришла к нам цивилизация. Может, кто-то забыл? Вообще-то из Антиохии пришли первые, значит, монахи, священнослужители. Были сирийцы на Руси, да? Это, они были по происхождению не греки, не, не бог знает кто, а это были сирийцы. И когда праздновалось 300 лет рода Романовых, знак признания это Николай II, всю литургию вела не русская православная церковь, а антиохийская православная церковь. Не было бы Сирии, не было бы Антиохии, но не было православия и не было Руси. Это наша земля, это наши святые. Histerycznie wołał rosyjski nadworny uczony przed kamerami w studiu telewizyjnym. Wyposażeni w taką wiedzę z łatwością chłoną nagrane na wideo apokaliptyczne wizje snute przez Aleksandra Dugina. Tam, gdzie my, tam centrum ada. И на самом деле нам не думать, не наступит или не наступит этот конец мира. Надо, нам надо думать, как его осуществить. Wszystko to skłania do wniosku, że już samo istnienie imperialnego światopoglądu i ideologii kremlowskiego rewanżyzmu jest zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa.